Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o sztuce manipulowania ludźmi. Nie chodzi tu o manipulację tłumami, wielkimi zgromadzeniami. Zostawmy to politykom, innym przywódcom i mówcom różnych organizacji. Chodzi o manipulację pojedynczym, konkretnym rozmówcą, o przekonanie go do swoich racji, o nakłonienie do jakiegoś działania. Wbrew pozorom nie mówię Ci dlatego, żeby to stosować. Ja na przykład, pomimo że znam te różne sztuczki, bardzo proste i skuteczne, nie stosuję ich. Nie stosuję ich dlatego, że uważam to za niewłaściwe. Poza tym, jeżeli kogoś przekonam naprawdę do czegoś, mam większą satysfakcję, mam świadomość, że jeżeli ktoś się ze mną zgadza lub został przekonany do jakiegoś działania, chce tego naprawdę i wtedy naprawdę będzie współpracował. Mówię Ci o tym dlatego, żeby uchronić się przed manipulacją. Po tym filmie zorientujesz się, jak bardzo często otoczenie Tobą manipuluje. Ludzie po kursach, z wiedzą, często zaczerpniętą z książek też, manipulują Tobą. Nakłaniają Cię do konkretnych decyzji, nakłaniają Cię do jakichś działań. Zobaczysz, jak często to się zdarza. Będziesz w stanie tego uniknąć. A więc proste sztuczki, które są stosowane. Na początek może metody niewerbalne. Ruch ręką. Ruch ręką w czasie rozmowy. Co on oznacza? Trzy podstawowe rodzaje. Zwróciłeś uwagę na ten mój ruch ręką przed chwilą. Ruch ręką w kierunku siebie przyciąga uwagę. To jest wszystko działanie na podświadomość. To wszystkie sygnały są odbierane przez podświadomość rozmówcy. Ruch ręką w swoją stronę przyciąga uwagę, jakby przywoływanie. A jednocześnie jest nakłonieniem podświadomości do pozytywnej oceny tego, o czym mówisz. I tutaj może nawet się nie zgadzać to, co mówisz, z tą pozytywną oceną. Jak potem Ci powiem, podświadomość nie rozumie słowa nie. Jeżeli na przykład powiesz, może jednak nie kupujmy tego samochodu, podświadomość Twojego rozmówcy odbiera tylko kupienie samochodu i reakcję pozytywną. Ten ruch ręką w moją stronę był również połączony z ruchem głaszczącym. Jest to drugi typ podstawowy, ruchu dłonią podczas rozmowy. Wszelkie ruchy, które przypominają głaskanie, kojenie, uspokajają rozmówcę, a jednocześnie pozytywnie do Ciebie nastawiają. Sprawiają, że sprawiasz wrażenie osoby łagodnej z pozytywnym nastawieniem do rozmówcy. Więc jego nastawienie do Ciebie i tego, o czym mówisz, również robi się pozytywne. Przeciwnie, ruch ręką, nie musi to być tak gwałtowny ruch, ruch ręką w kierunku rozmówcy, od Ciebie do niego, wycofuje go, budzi jego sprzeciw i przy takim ruchu ręką to, o czym mówisz, staje się dla niego nagle niewygodne. To może być dobre, jeżeli chcesz zablokować jakieś działanie. Poza tym poruszanie się podczas rozmowy też ma wielkie znaczenie. Wszelki ruch Twojego ciała jest łapaniem uwagi rozmówcy. Zauważ, że jeżeli ktoś chce do czegoś bardzo przekonać, bardzo do czegoś jest zapalony, cały czas chodzi, macha rękami, jeżeli papierosy ma taką możliwość, zapala papierosa, zwraca na siebie uwagę. Ale też ruch oddalający się od rozmówcy jest jakby sygnalizowaniem ucieczki, co automatycznie wzbudza w rozmówcy chęć pogoni, więc również jest ściągnięciem uwagi. Ruch przeciwny w kierunku rozmówcy podświadomość odbiera jako atak, w związku z czym zastanawia się, czy nie wycofać się w ogóle z tej rozmowy, czy nie wycofać się z tego, co mówi. Często używana sztuczka. Oczy. Oczy podczas rozmowy. Oczy są zwierciadłem duszy, jak mówią. Zauważ takie podstawowe prawidłowości. Kiedy rozmawiasz z oszustem, z cwaniutkim sprzedawcą,
Jego oczy cały czas latają dookoła. Nigdy nie są utkwione w jednym punkcie. Próbuje ukryć swoje myśli. Często jeszcze bardziej wyszkolony. Patrzy ci cały czas prosto w oczy, nie ruszając nimi w ogóle. To też jest ukrycie, ukrycie swoich intencji. Ogólnie najprostsze zasady. Jeżeli nad czymś się człowiek zastanawia, podnosi oczy do góry. Jeżeli coś chce ukryć, opuszcza wzrok w dół. Jeżeli nie wie, co ma powiedzieć, oczy uciekają w bok. Uważaj na ruchy oczu swojego rozmówcy. Dużo mogą ci powiedzieć. Jeżeli ty z jakichś względów musisz kogoś do czegoś koniecznie przekonać, steruj ruchami swoich oczu. To pomoże ci w osiągnięciu swojego celu. Metody werbalne. Mówiłem sporo na ten temat na filmie o ludziach toksycznych, jak rozmawiać z toksycznymi ludźmi. Możesz ten film obejrzeć, tam masz to szerzej opisane, ale zwrócę ci teraz uwagę na podstawowe rzeczy, na podstawowe elementy lingwistyczne. Zacznijmy od takiego drobiazgu, ale bardzo ważnego drobiazgu. Właśnie, słówka ale. Przy zbudowaniu zdania złożonego ze słówkiem ale, ale wymazuje znaczenie świadomości rozmówcy, wymazuje znaczenie pierwszego członu zdania. Weź takie dwa zdania. Pan Wacław jest doskonałym fachowcem, ale w lecie jest mało efektywny. Zwracasz uwagę na to, że jest mało efektywny. Pan Wacław w lecie jest mało efektywny, ale jest doskonałym fachowcem. Zwracasz uwagę na drugą część zdania, na to, że jest doskonałym fachowcem. Pierwsza ulega wymazaniu. Słówko więc. Jeżeli budujesz zdanie złożone, pierwsza część zdania musi być niezaprzeczalnie do zaakceptowania ewidentną prawdą dla rozmówcy. Potem stawiasz więc i drugą część zdania, którą podświadomość twojego rozmówcy automatycznie akceptuje. Już taki schemat. Ponieważ pierwsza część zdania była prawdziwa, więc druga też będzie prawdziwa. Użyłem tu słówka więc nie przez przypadek. Także jest wiele innych. Zapraszam cię do tego filmu o toksycznych ludziach, jak z nimi rozmawiać. Jest wiele innych też elementów lingwistycznych. Zachowanie podczas rozmowy. Jeżeli chcesz kogoś do czegoś przekonać, nie możesz się giąć, nie możesz mówić niepewnym głosem. Musisz przyjąć postawę wyprostowaną, musisz mówić pewnym głosem, ale bez krzyku, bez zbytnich akcentów. Mówisz zdecydowanie, ale cicho i spokojnie. To podświadomość twojego rozmówcy, po pierwsze, ciche i spokojne mówienie przyciąga uwagę. Po drugie, to budzi poczucie racji. To budzi poczucie twojej racji u twojego rozmówcy. To kilka, naprawdę tylko kilka sposobów, bardzo prostych, niezwykle skutecznych. Jednak tak jak mówiłem na początku, zachęcam cię raczej do obrony niż do ataku. Szczerze ci powiem z własnego doświadczenia. Coś, co osiągniesz poprzez prawdziwość swoich racji, poprzez prawdziwe przekonanie rozmówcy, poprzez to, że naprawdę masz rację, jest dużo więcej warte niż to, co osiągniesz sztuczkami, trikami. Zapraszam cię na inne moje filmy, gdzie znajdziesz wiele ciekawych metod, ciekawych sposobów na różne rzeczy, wiele porad, jak wzrastać duchowo, energetycznie. Zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.